minus 7 stopni, Warszawa cała oblodzona, ale trzeba jeździć i pracować na Uberze. AMG A45S na szczęście ma 4 napęd i to całkiem sprawny. Loguję się na aplikacji i czekam na pasażerów na Uberze, żeby przewieźć ich bardzo szybko i bardzo sprawnie w tą bardzo lodową pogodę. Mamy pierwszy przejazd, lecimy nagrywać. Ja się boję. Czego się pani boi? Szybkości. Szybkości, to będzie wolno. Ale można trochę tak tego, żebym ja... No jasne, że tak. To może pani sobie... O. Jeszcze, tak, jeszcze. Nie, no bajka, wygląda pani świetnie. O kurde. Zrób mi zdjęcie, żebym ja też miała. Dobrze, zrobimy. No ja się załapnę u mnie. No nie pani pomogę. A proszę bardzo, no jasne. O. Chłopaki w szoku. Mega się cieszę, że cię spotkałem. Taki jest los. No, no chyba tak. Nie wierzę, że to się dzieje naprawdę. No naprawdę. Co to za dzień w ogóle dzisiaj będzie, to ja nie wiem. Już cały dzień będę podjarany. Tak działam na facetów. A jak na kobiety? Nie wiem. O kurde. O. Nie wierzę. Tania? Tak. Przepraszam, Tania? Tak. To jestem twoim kierowcą. Zapraszam. To powinien być Opel. Opel Meriva. Opel Meriva, Robert. Ale to nie jest Opel. No to nie jest Opel, bo pomyliłem kluczyki do samochodu. Aha. Ja dzisiaj roztrzepany od rana, zapraszam. Dobrze, to uwierzył panu. Wierzy mi pani? Tak. Robert. Tatiana. Tak. Rozumiem. Tania czy Tatiana lepiej? Dla przyjaciół Tania, tak całe. Jestem już przyjacielem? Nie. W takim razie Tatiana. Tak. Dobrze. Co by pan tak wymyślił sobie, żeby to tak jakieś stare boby wozić? Gdzie stare boby? Pani młoda kobita. Ta młoda, chciałabym, ale no wie pan. Potem... Ale naprawdę taksówka? No ten Uber pan jeździ? No. Tym? No. O, tym? Ole. Jutro tamtym, pojutrze Oplem Merimum. Niemożliwość. Pan ma tyle samochodów? Już jak tu wsiadłem, to byłem zadowolony. Już więcej nic nie chciałem, bo już każdy kilometr następny to jest już... Z Białego Stoku jesteście? No. A to fajnie, to możemy za tak gadać w tym momencie. Dobra, tak rozmawiasz z nami, no to zaciągamy? No nie będę cię okłamywał, bo trochę zaciągam. Ja bym dla ciebie wszystko zrobił. Dla ciebie, dla mnie. Zapraszam śmiało. Z przodu jest więcej miejsca. Cześć! Witam cię. O, ale bryka, kurczę. Dobra jest? No. O, ja bardzo pomogę. Proszę. O, dla mnie to przyjemność. Kurczę. A niedługo dzień babci. No właśnie. Ja swojej babci nie mam. Nie masz. Całe życie prawie. Więc fajnie, że mogę pani pomagać. Kiedyś miałeś, zawsze miałeś. Tak, 3 latka miałem, jak jeszcze ją miałem. Masz mega szczęście. Że masz swoją babcię obok. Oliwia. Robert. Ogólnie dobrze. Świeżo po ślubie jestem. Naprawdę? No. Gratulacje. O kurde. Mocny Uber. Pierwszy raz jakimś fartowym autem. Witam. 3 osoby. Śliczna. Piękność. Ja? Czy fura? Fura. Nie, no nie będę narzekać, że brzydki jesteś, no bo nawet ładny, ale fura jeszcze piękniejsza. I wolny. Ja też już wolna. Nie szukam. W najbliższym czasie, nie myślę o tym. Ja pierdolę już miłości związki. To jest historia na dłuższą herbatę. Chłopaki wiedzą. Mi w głowie żadne kobity. Tylko praca. Zaraz praca. I do celi. Do celi? Do więzienia? Broń Boże. Do spełnienia marzeń. Do celu chciałam powiedzieć chyba. No tak, no do celu. Słyszałem, że mnie do więzienia pakujesz. Ja jestem Bogu ducha winny kierowca, jeżdżę nielegalnie, bo bez licencji, co prawda, ale nie mówcie nikomu. Ale no, żeby do więzienia od razu, halo. Witam bardzo serdecznie, Jaro. Jestem Robo, albo Bobo dla znajomych. Witam, Georgi. Hej, Robert. No, niepodobny do plaż. Pomyliłem kluczyki rano, jak wychodziłem z domu. Uwaga, 3, 2, 1. Jezu! Odlatujemy. Dobry, co? Zajebiste to jest. Jak on jedzie, jak atrakcja. Co? Gruzin w szoku. Trafił mu się bardzo interesujący pasażer. Dobra, Robert, nie kładź się na tej drodze. Jedź, bo się męczy. Dobrze, mnie nie trzeba dwa razy namawiać. W ogóle co tu się...
się stało, że jadę twoim samochodem? To jest jedno z aut służbowych naszych dyrektorów. Użyczyliśmy ci je do nagrania, bo uznałem, że bardzo fajnie będzie podzielić się z widzami programu, który oglądam od dziecka. Tym, co robimy, tym, jak nam to wychodzi. W zasadzie mój biznes można porównać trochę do kopalni na Alasce, jakiejś ropy naftowej. Byłem, widziałem. Jest tam naprawdę bardzo, bardzo dużo siana, tylko trzeba go wydobyć ciężką pracą i systematyczną pracą. Okej, ale w jakiej branży co to znaczy w ogóle? Branża dotacji. Korzystając z tej miłej okazji, chciałbym was zaprosić serdecznie na stronę airgame.pl. Sprawdźcie sobie dokładnie ścieżkę kariery, przejrzyjcie wszystkie informacje, jakie tam macie dostępne i zapraszamy, wysyłajcie zgłoszenia. Tak naprawdę nic was to nie kosztuje, możecie tylko zyskać. Działajcie, link w opisie, zadzwońcie, dogadamy się, wszystkiego was nauczę, także na spokojnie. A my lecimy dalej. Panie, nie wierzę, gdzie ty jesteś. Siema, cześć. Ja pierdolę. Co się stało? Nie wierzę, że to pan Buczo. Cześć, bardzo miło mi cię poznać. Ja również. Jestem Robert, Buczo, high ja. Five. Jak... Czekaj, bo ja jeszcze nie wierzę. To jest nowy lift tego? Opla? Tak, to jest Opel Meriva C. A tu ono... O, jest. O, czekaj, czy wody? Op, op. Spokojnie, my jesteśmy szybcy w hamowaniu i szybcy w przyspieszaniu. Wow, czekaj, nie. Ja pierdolę. Wow. Czekaj. Trochę się rozepnę, bo pan drewie, jak tu gorąco jest. A ja zawsze grzeję, żeby moje pasażerki się rozbierały. Aha, proszę pana. Może pani pomogę się rozbrać? Nie, no żartuję. Ameryka tu jest u pana. Jeszcze raz? Ameryka. A jaki to jest samochód, bo ja nie wiem. Mercedes. A no tak, tak, Mercedes. Widziałam, przepraszam, widziałam nawet znaczek. Tak, nie ma problemu. Dobra, jedziemy. Jeszcze nie obudziłam się, wiesz? Ciężko mi rozmawiać po polsku. Rozbudzona? Co, żebym wyleciałam tu. Tak, okno. Rozbudzona już trochę bardziej? No, trochę. Jest. Jest. Może będzie to 5 gwiazdek jedno. I co dzisiaj, Robert, będziesz tak cały dzień jeździł? Praca, Uber, praca, przejazdy. Potem jakaś przerwa na siku. A, chociaż dobrze, przerwa będzie. Powiedz mi, ile za Ubera będziemy musieli zapłacić? A ile macie pieniędzy? No, będziemy musieli się targować. Dobrze, od jakiej kwoty zaczynamy targowanie? Stówka. Ty chcesz zapłacić stówkę? Stówkę, no. A ja muszę więcej puścić, żeby się stargować. No, możliwe. 4 stówy. O kurczę, no to 150. To 300. 200. 200, tak żeby było na środku. To za darmo. No to wchodzę w to. Za darmo to uczciwa cena. Tak, tak, tak. Myślę, że to będzie dobra cena. Ile to ma koni? 406 koni mechanicznych i 2 ludzkie. Mam takie oczy, kurde, ten, zamulone. Płakałeś. Nic nie ten. Zerwałeś z dziewczyną? Tak. Nie ma problemu, ja też jestem wolny, wiesz, możemy się połączyć. Stary, czy to facet, czy to kobieta. Jaka to różnica? Ważne, żeby nie być samemu. Jaka to różnica? 3, 2, 1. O kurwa. Dobre, co? 1. O kurde. Cieplutko się robi. Na koniec będziemy mogli zrobić zdjęcia? Kolejna stówka. A, no to za stówkę może być. Ja w taksi. Nie będzie jednej gwiazdki na Uberze? Będzie. Będzie? No nie, to ja nie wypuszczam cię, wiesz, tego samochodu. Ja jeżdżę nielegalnie. Jakby co, to między nami. Dobra. Nikomu nie mów. Dobra? Na mały paluszek? Dobra. Ale ty tak na innym samochodzie jeździsz normalnie? Na co dzień mam Opla Merivę. Zostawiłem go dzisiaj w domu w taką pogodę. Szkoda, no Opla Merivy. Opel Meriva jest dużo bardziej cenny, dlatego szkoda mi auta, jak mi zardzewieje i rdza zewnętrzna. No tak, sam wiesz, czym masz jeździć. Tak, a tego to nie szkoda w ogóle. Nie. Nie, a taki ładny. Tym do gruzy to nawet szybciej niż dzień. Albo co? Zdecydowanie. Już to lata. To lata, ten samochód lata i zbiera się po prostu szybciej niż Boeing. Niech mam za trochę, to. Przepraszam, bo Nie. Nóżka mi się omsknęła. Oj. Nie wrywne to auto. Nie napijesz. Czekałem na Opla, tu proszę, Mercedes i... I to za darmo. Nie płacisz nic oczywiście. O, dziękuję bardzo. O, aż trzęsę. A rzeczywiście. No. Trzęsą ci się ręce. Spokojnie. No dotyk kierowcy. Bardzo dobry. A dziękuję. Pomasuję w ogóle.
O kurwa. To ładny. Fajnie, fajnie. O kurwa. Ja tak to jeździ. Jak to idzie. Ja pierdolę. Jakie przyczepne, to jak się trzyma, nie? Jak... Pewnie, że tak. Trzeba uważać, jak się jeździ. A tu się domyślam, że to są w szoku. No. Jakby tak normalny klient, jakiś tam Iwan czy Władim pojechał, tak, to na pierwszym hamowaniu by ktoś wysiadł pewnie. Uch, zaschło w gardle. Mógłbym ja się przesiąść, tylko kawałek się przejechać potem? Czy nie możesz za bardzo? Papier, kamień, nożyc. 3, 4. Jest! Przegrałem, dobra. Pyk! Jedziemy. Wow! To co, na kawkę? No tak, no ale to jakaś randka. Trochę pierwsza, źle, herbatka. Trochę źle. Nie, no, teraz nie będę wpadał. A kiedy? Sobie. Może gdzieś w kawiarni się spotkamy. No tak, wie pan tak, w kawiarni, bo to jest kawiarnia. Nie, no ale do mnie pan teraz wpada na chwilę. Chodź. Może na trzecią randkę dopiero. Dobra, do pani wpadę, no oczywiście. Dobra. To... Umówimy się. No nie działasz tak tu. Dobra, stary! Dobra, zabijamy się. Teraz to mi zaschło w gardle, daj tę wodę. Może to ja bym jeździł, tak? Możemy się zamieniać, 12-12. Ja będę w nocy jeździł, a ty będziesz, no, Andrii, tak? Tak. Ty będziesz w dzień jeździł. Jak najbardziej. Ale kasa cała do mnie leci. O, to ty, jaki pan jest fajny chłopak. Podobał się pani? Bardzo. A mi też się proszę pani pana, pan jest taki fajny, kontaktowy. No pewnie, że tak. I w ogóle, no to się nie mówi, nie u Kaniu? No. Nie, kochane, pan siedzi perełka. Mów mi szwagier. Perełka z tyłu. Moja siedzi kochana. Ty masz za darmo przejazd, no co płacisz oczywiście za przejazd? Nie, no teraz ty płacisz, bo ty siedzisz. Poproszę na światłach w lewo. To ja sobie skoczę na chwilę po bułki do sklepu. Pan poczeka, niech tam się nabija na aplikacji. I ja sobie pójdę. Zmieniłam kuchenkę. Nie mogę się dogadać z piekarnikiem. O kurczę. Nie chcę piec dobrego serniczka. No jakoś rodzynki tak wypływa. Tak, coś mu nie po drodze ze mną. Albo mnie z nim, nie wiem. Musimy się dogadać. Piekarnik z człowiekiem, no to się... Ciężka ta miłość. Ciężka to wasza miłość. Akurat wczoraj Merca rozwaliłem. Masz Mercedesa i go rozwaliłeś wczoraj? No. Czyli przydałby ci się jakiś nowy Mercedes. No. Gdzie ja mam koszyki? No. Czekaj, ale ja... to nie moje auto, więc masz, trzymaj. No. Trzymaj. Uciekam, nie mam dobra. Dobra, to ja przysiadam się. Poranek. Trochę niewyspania. Zaraz się rozwodzimy wszyscy. Tak, o kurwa. Gacie. No robisz dzień, nie? Jest szybszy. Robisz dzień. Jest szybszy. Ja cię. Jeszcze kurwa lipa. No powiem ci, że nie przestanę się uśmiechać dzisiaj, nie? Ale od razu lepiej takim samochodem. Podoba się? No jak najbardziej. Opel Meriva najnowszej generacji. Ile ta Merivka ma tych koni? Tutaj? No. Liczymy teraz dwóch? Policzmy, no. No to z 2000. No, fajny, taki przyjemny. To za 45, nie? Czy... S. Przykuta z S. A. Mamy prostą drogę. Robimy jeszcze raz procedurę. Kurde, wszyscy mi będą zazdrościli teraz. Miał być Opel Meriva. Przyjechał taki. Też ten V-Maxa robimy? Może lepiej, nie? Bardzo, bardzo. Jestem naprawdę zaskoczony, także no nie wiem co powiedzieć, aż mi brak słów. Bardzo ci dziękuję. Ja kocham motoryzację i to jest naprawdę, mogę powiedzieć, że najlepszy dzień w moim życiu, którym przejechałem tym samochodem. Teraz dzisiaj? Tak, jak najbardziej. Poważnie? Tak, dokładnie. To mocne słowa w zasadzie. To jest szczere, z całego serca ci mówię. Wow. To zaskoczyłeś mnie. I dobrego, fajnego życia, dziewczyn fajnych. Szanowny Uber. Gdzie hajs za reklamę ogólnie? Nigdy gość, w życiu grosza nie wziąłem. Gość tyle was tutaj reklamuje. Gdzie hajs? Ale wiesz co, nawet rozmowy żadnej nie było. Ja nigdy grosza nie wziąłem od Ubera. Ja wiem. Ja nigdy nie ja była to żadna reklama. Nigdy w życiu nie napisałem maila, ani oni do mnie, nic. Patrzył twoje filmiki. Chociaż charytatywnie, żeby wrzucili 1 000 000 zł na dzieciaki. No. Stary, jestem ci mega wdzięczny, naprawdę.
Ważne, żeby podobało się. Subskrybujcie, lajkujcie. Zajebisty gość, naprawdę. Ten przejazd będzie w sercu na całe życie. Było bardzo zajebiście. Fajnie. Niesamowicie, to jest nie do opisania. Fura naprawdę wow. Mi się bardzo podobało. Każdemu polecam Roberta na aplikacji. Miała być Meriva, idealny kierowca. Super jazda, od razu dzień lepszy. No ogólnie nieźle. Petarda, petarda. Przyspieszenie ma. Ale i kierowca dobry. Super, podobało mi się. Szybko było, szybka jazda. Ale podobało mi się bardzo. To był naprawdę, naprawdę dobry dzień. Koniec przejazdów, bardzo wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało, bo moim pasażerom bardzo. Pamiętajcie o Mikołaju, który ma dla was pracę. Odezwijcie się do niego i link jest w opisie. A was widzę w kolejnym odcinku z wyciętymi scenami, bo to nie wszystko, oczywiście, tak jak zawsze, wycięte sceny. Już niedługo wrzucę materiał z niecenzuralnymi i niepublikowanymi scenami, których nie zawarłem w tym materiale, a są bardzo grube. Już w kolejnym odcinku. Subskrybujcie i do następnego. Cześć!